Powstanie warszawskie. 63 dni chwały i heroicznej walki. 14 sierpnia, poniedziałek. Komendant główny Armii Krajowej, generał Tadeusz Komorowski-Bur, wydaje rozkaz marszu na odsiecz walczącej stolicy oddziałom spod warszawskich okręgów AK. Walka o Warszawę przeciąga się. Prowadzona jest przeciw wielkiej przewadze nieprzyjaciela. Położenie wymaga niezwłocznego marszu na pomoc stolicy. Tak pisze Bur. Niemcy odcinają dopływ wody, przestają działać wodociągi miejskie. Wkrótce komendant okręgu warszawskiego AK, pułkownik Antoni Chruściel, pseudonim Monter, poleca oszczędzać wodę i budować studnie. Rozpoczyna się dramatyczna ewakuacja szpitala maltańskiego z ulicy Senatorskiej do Śródmieścia. Żołnierze ze zgrupowania Kryber zdobywają niemiecki transporter opancerzony. Powstańcy nazywają go Jaś. Po śmierci dowódcy na jego cześć zmienią nazwę na Szary Wilk, będący pseudonimem poległego.